O, teraz dopiero, dopiero teraz włączyłem kamerę, musimy to powtórzyć. Jak tam, Łukasz? Bardzo dobrze, super. Nie może być lepiej. Poprzednim razem, jak miałem niewłączoną kamerę, Łukasz powiedział co innego. No to cześć, witajcie po długiej przerwie w kolejnym odcinku na vlogu. I dzisiaj, żeby nie tracić zbędnie czasu, wyjście na skiturach na Kopę Kondracką z moim licealnym kolegą Łukaszem. Jesteśmy już na polanie, jak się nazywa? Polana? Polana Kondratowa albo hala pod Kopą Kondracką albo Kopą Kondratową. To są wszystko podobne i trudne nazwy. W każdym razie jesteśmy już w połowie trasy, ale przed nami najtrudniejszy fragment, czyli podejście na Kondracką Przełęcz. Przełęcz pod Kopą Kondracką. Całą wycieczkę zaczęliśmy tak naprawdę dzień wcześniej, ponieważ do Zakopanego wybraliśmy się kamperem Łukasza. Po znalezieniu miejsca i przenocowaniu na parkingu w Kuźnicach, następnego dnia rano ruszyliśmy w trasę. Kondracka Kopa to bardzo popularny i piękny widokowo cel skiturowy. Na szczyt, który ma 2005 metrów, prowadzi oznaczony szlak skiturowy, który częściowo pokrywa się z niebieskim szlakiem pieszym, przynajmniej do schroniska na hali Kondratowej. Into the wild. Zbliżamy się do kamienia i od tego miejsca musimy się trzymać lewej strony, która jest bardziej zacieniona i mniej narażona na lawiny. Tak jest, mamy ABC. Jakby nas zasypało, to mamy też bułki, kawę. Tak. Nie no, żarty żartami. Generalnie ta strona kopy jest dużo bardziej lawiniasta, więc trzeba się trzymać tej lewej. Śmieszki śmieszkami, ale w tym miejscu naprawdę zupełnie serio. Jeżeli wybieracie się zimą w Tatry gdziekolwiek powyżej dolinek, musicie być bardzo ostrożni, a najlepiej wybierzcie się z kimś doświadczonym. Formalnie nie ma absolutnie żadnych ograniczeń i teoretycznie każdy może założyć narty i pójść w góry, ale naprawdę warto ukończyć chociaż podstawowy kurs turystyki zimowej i koniecznie musicie mieć ze sobą ABC, czyli detektor, sondę i łopatę. Z Kuźnic na Kopę to około 1000 metrów przewyższenia i jakieś 8 km. I czas podejścia no oczywiście zależy od kondycji. Tutaj okazuje się, że mieliśmy różne oczekiwania co do czasu tego podejścia. Ale finalnie znajdujemy kompromis, złoty środek. Idziemy tempem umiarkowanym, ale stałym. Po stromym i męczącym podejściu za kosami na przełęcz pod Kopą Kondracką czeka nas nagroda, czyli spacer łagodną granią na Kopę Kondracką z absolutnie pięknymi widokami. Więc zaraz po lawinach największym zagrożeniem w takiej zimowej turystyce w Tatrach są niedźwiedzie, które zimą są głodne, polują. No i tutaj właśnie idę i widzę świeże ślady niedźwiedzia. Popatrzcie. Charakterystyczne dwa wielkie pazury z przodu, masywną piętę. Wydaje mi się, że niedźwiedź poszedł tam za tymi turystami na Kondracką Kopę. Także ja poczekam chwilę, aż on spałaszuje tych, którzy już tam weszli przede mną. O, Łukasz mi chyba wyprzedził, to muszę iść. Cholera. Szczyt Kopy Kondrackiej położony jest na polsko-słowackiej granicy, a jednocześnie na wielkiej grani Tatr, czyli takim kręgosłupie przebiegającym przez całe Tatry. Patrząc w kierunku północno-wschodnim, panoramę otwiera Kasprowy Wierch. Dalej widać m.in. Świnice, Rysy, górujące nad otoczeniem Krywań, dalej jest Dolina Cicha i Tatry Niżne oraz leżące nieopodal Krzesanica i Małołącznie. W przeciwną stronę otwiera się widok na Beskidy, z Pilskiem Babią Górą, a przy dobrej pogodzie i odrobinie szczęścia zobaczycie moje ukochane Skrzyczne. Panoramę zamyka Giewont, który z tej perspektywy no, wcale nie wygląda aż tak majestatycznie. Ciekawe, czy ktoś tu był w ogóle kiedykolwiek przed nami. Oh yeah! Chodź Łukasz, mam tlen! O, stary, takie ujęcie.
Mamy nasze K2. Jesteśmy. Jak widzicie, nikogo przed nami tutaj nie było. Prawdopodobnie zimą jeszcze nigdy. No nie ma chyba piękniejszego widoku, żeby się pożegnać. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Do zobaczenia. Zostawiam was z widokiem na góry. Do zobaczenia. No, chyba że zostaniecie jeszcze na minutę i zobaczycie najpiękniejszy zjazd w moim życiu. Dobra, to go. Jasne.